Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Sonic Generations. Tak, czeka nas dzisiaj pracowity dzień. Ruszamy na poziom Crisis City. Pokażę umiejętności, które dokupiłem jeszcze. I praktycznie z tymi umiejętnościami będę już całą grę przechodzić. Z tego co zauważyłem, to chyba za przechodzenie wyzwań, challenge, które ja nie mam zamiaru się bawić, dostajemy umiejętności. Ale no, jeżeli mi wystarczą te umiejętności, które nam dają praktycznie od początku, to pewnie ułatwiają, albo na przykład niektóre umiejętności są potrzebne do speedrunów i tak dalej. Ale jeżeli tego nie robicie, to praktycznie można sobie to odpuścić. Normalnie byście nie wiedzieli, jak ta plansza się nazywa, no bo wiadomo, że na początek nigdy nie podają jej nazwy. Nazwy podają dopiero jak już jesteśmy, jak przejdziemy planszę raz. Ale tak się składa, że ja już na tej planszy raz byłem, tylko że miałem powiedzmy dużo problemów z tym, że ludzie ciągle mi przeszkadzali. I nie mogłem nagrać, praktycznie miałem cały odcinek pauzowany i tak dalej, także no niestety musiałem od nowa zacząć, dlatego możecie teraz widzieć nazwę od samego początku. Crisis City pierwszy raz pojawił się w grze Sonic the Hedgehog 2006. To była gra na Xboxa chyba i na PlayStation 3 tylko. Nie grałem, przyznam się, ale wyglądała fajnie. Pewnie nie wiem, jakie miały oceny, ale no z tego co jak patrzyłem, to wydawało mi się, że gra wygląda w miarę ciekawie. W grze był wtedy, pamiętam... A dobra, to o tym dopiero później powiem, jaka była postać przedstawiona w grze. Tak, no nie jestem wielkim fanem, nie jestem też żadnym przeciwnikiem tej planszy, akurat nie jest zła. Chociaż coś miałem powiedzieć, zapomniałem co. A, jeden fajny moment jest tej planszy, zobaczycie pod koniec, zwłaszcza na poziomie zwykłym. Na klasycznym, o tak powiem. Zaraz to będzie chyba. Nie, to jest później kawałeczek. Ogólnie no, bardzo się przydają tutaj te bąbelki. I z tego co wiem, nawet sporo chyba zdobędę czerwonych kółeczek na sam koniec. Będę miał, nie wiem, ze 3. O, patrzcie, i już jest meta, ale to jest fajny taki trolling, patrzcie. Nie, zabrali metę, jak tak można? Perfidne. Pamiętam a propos gry Sonic the Hedgehog 2006, kiedy nie miałem żadnej konsoli, tak właśnie oglądałem tylko jakieś tam filmy z tego, trailery, czy też nawet jakieś tam gameplaye. Mi się cholernie podobała, zawsze miałem ochotę bardzo pograć, a nie mogłem pograć niestety, bo nie miałem konsoli. Smutne mi było strasznie. Widzicie, nawet czas mam gorszy niż za pierwszym razem. Ale no, ludzie przeszkadzali mi ciągle, a nie chciałem mieć pociętego całego odcinka. Dlatego musiałem wybrać. Nagrywasz od nowa, czy robisz pocięty? No i wybrałem, męska decyzja, nagrywamy od nowa i tyle. I chyba nie było aż tak źle. Dzium i poszedł dalej Sonic. I tak będzie S. No. Nie, od razu wam zdradzę, że nie ma na wszystkich planszach S. Chyba 3 plansze umkną mojemu skillowi ogromnemu, ha. No, 3 czerwone kółeczka za pierwszym razem, nieźle. Trochę mnie oczy bolą, powiem wam szczerze. Ale nie od gry, chyba nie od gry. Z tego co kojarzę, to za każdym razem, jeżeli przechodzicie grę po raz drugi, to w tych samych miejscach, jeżeli chodzi o challenge, są te same nutki, tak więc możecie zapamiętać sobie, gdzie co jest i potem zdobywać w takiej kolejności, jaką wam się podoba. Tutaj miałem dużo problemów z tą planszą. Na tym pierwszym skoku, który widzieliście tam, to po prostu 3 takie salamandry w powietrzu. Straciłem chyba ze 3 życia. Dlaczego? Bo po prostu pechowo tak los chciał, że nie pojawiało się mi zielone kółeczko, albo pojawiało mi się
i ja pojawiło się tak krótko, że nie dawałem rady nacisnąć guzika. No i wtedy wpadałem do lawy po 10 sekundach niecałych planszy. Nawet mniej, tam chyba było ze 3 czy 4 sekundy planszy i ja już... O, ten, to jest fajny element. Yeah, bieganie po ścianie zawsze jest fajne. I tutaj triki trzeba zdobywać, żeby mieć boosta. O, boost jest fajny. Tak. Co mogę tak jeszcze powiedzieć? Nie chcę mówić za dużo o samej grze i ocenianiu jej, bo... Ale ładna jest lawa nawet. Bo oceniać grę będę oczywiście na sam koniec w ostatnim odcinku. Mogę wam zdradzić, że jeszcze będą dwa odcinki po tym. I to będą dłuższe odcinki po około pół godziny mniej więcej. Tak akurat wychodziło mi, nie chciałem robić krótszych. Wydaje mi się, że pół godziny to jeszcze nie jest aż tak dużo, jeżeli chodzi o Sonika. Są w miarę, powiedzmy, zróżnicowane plansze, tak więc to się może w miarę fajnie oglądać. Jeżeli ja radę dam komentować, znaczy, że ludzie też dadzą radę oglądać bez znudzenia specjalnego. Chyba. No fajne są efekty na tej planszy. Wydaje mi się, że gra właśnie Sonic the Hedgehog 2006 nie była jakoś specjalnie przyjęta dobrze przez ludzi. Ale to dlatego, że tam graliśmy jeszcze jedną postacią, chyba nawet jeszcze dwoma, nie jestem pewny, tak mi się wydaje. Ich gameplay był słaby z tego co pamiętam, chociaż no mogę się mylić naprawdę, tylko pamiętam to przez mgłę, bo oglądałem kiedyś tam w 2006 roku, czy nawet 2005 przed premierą jakieś trailery i tak dalej i tylko z tego mogę cokolwiek powiedzieć. O, jest, udało się zdobyć. Ale polecam ogólnie, popatrzcie sobie na przykład, bo ludzie, masa osób na przykład nie wie o tym, że gry Sonika są słabe, znaczy nie wie, że są dobre, ale tylko ciągle słyszą, że Sonic jest do dupy, jak zwykle. No to wiadomo, że to jest żart już, żart graczy, że narzekanie na Sonika, że co roku wychodzi gówniana gra. Ale kiedy człowiek się przyjrzy, to naprawdę zauważy, że część tych gier była niezła, albo miały naprawdę dobre elementy w sobie. Tylko po prostu no przyjęło się, że narzekamy na Sonika, bo... No bo to Sonic i na kogo innego mamy narzekać? No na Mario? Nie, na Mario nie można, bo Mario robi jeszcze w miarę dobre gry. Znaczy, no nie Mario robi gry, no ale wiadomo o co chodzi mi teraz. Ale no tak się przyjęło, że narzekamy na Sonica. Sam często się śmieję z Sonica, że to jest już umarła maskotka, ale no to jest raczej nabijanie się z mojej strony, bo ja podchodzę z bardzo otwartym... nasty. Z bardzo otwartym umysłem do większości gier. Zwłaszcza do gier, na których mi zależało kiedyś i chciałbym, żeby były tak samo fajne dzisiaj. Myślę też, że problem Sonica polegał na tym, że jego ideę jest strasznie trudno przenieść na dzisiejszy rynek. O ile Mario można uprościć, używając powiedzmy nieco łatwiejszego ustawienia poziomów w 3D, również można go ustawić jako zwykłą platformówkę, to Sonic zawsze cechował się ogromną prędkością i to nie było łatwa gra. Dla mnie, mi się wydaje, że Sonic był trudniejszy od Mario. O ile Mario było wolniejsze, bardziej precyzyjne, to Sonic był szybszy i polegał na wyższych refleksach. O, tu nie będę miał A. I dlatego tą grę było o wiele trudniej przenieść na poziom... I nawet nie było perfect bonus, nie wiem za co. Nie wiem czemu, bo grę zaczynałem... Za każdym razem planszę zaczynałem od początku, także... Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy coś. Tak, ale jak już mówiłem, że o wiele trudniej jest przenieść Sonica w nowy wymiar niż Mario, tak mi się wydaje przynajmniej. Dzisiaj gry muszą być nieco łatwiejsze niż kiedyś, bo jest ich o wiele więcej. Tak, znaczy, no chodzi mi o to, że teraz gry są nieco prostsze niż kiedyś. Kiedyś gry były trudniejsze ze względu na to, że na kadrydżach mieściło się mniej tej gry i poziom trudności decydował o tym, jak długo mogliśmy grać w daną grę. Tylko, że musiały być gry trudne, ale sprawiedliwe i to było kiedyś trudne do osiągnięcia. Na pewno słyszeliście o grach w stylu Jekyll i Hyde, czy też nie wiem, Bayou Billy. Wszystkie te gry, które były zbyt trudne, bo były niezbalansowane i po prostu były trudne ze złych powodów. Tak, ale ta postać, którą widzieliście przed chwilą, to była Blaze the Cat. A więc kotek Blaze. Ona pojawiła się właśnie w Sonicu 2006, Sonic the Hedgehog 2006. Ja ją pamiętam...
Czy nie, ona pierwszy raz się pojawiła chyba na jakimś na jakiejś grze na DS-ie. Coś takiego. Tak, tak, tak. Sonic Crash, Sonic Crash. Nie grałem w ogóle. O ile wiecie na przykład, że Knuckles jest strażnikiem Chaos Emeraldów, to ona była strażnikiem Soul Emeraldów. Ja dla mnie, nie wiem. Śmieszne jest to, że po japońsku te emeraldy nazywały się Soru. Znaczy wiesz, tak jest taka wymowa Soru Emerarudo. Soru Emerarudo. I można by spodziewać, że chodziło o Soul. A to jest tylko Sol. Tak więc nie wiem, czy to miało być emeraldy dusz, czy nie, no ale przetłumaczyli jako Sol. Po prostu S-O-L. Ja bym powiedział, że to będzie Soul, bo Soru to tak właśnie brzmi bardziej jako Soul po japońsku. Ich wymowie. Tak, ale wracając do tej postaci. Ja jej nie lubię z jednego prostego powodu. W Sonic... O Boże, jak to się nazywało? Nie wiem, tak raz z Sonikiem, gdzie on był u króla Artura w świecie. Strasznie debilny pomysł, no ale trudno. W tej grze były trzy postacie jakby przeniesione do świata króla Artura i zrobili z nich rycerzy okrągłego stołu. Był to Knuckles. Okej, okay, rozumiem, Knuckles pasuje w miarę. Shadow też pasuje, bo Shadow to jest taki jakby nie tyle wróg, co bardziej antyhero, antybohater. To jest różnica duża. I właśnie Blaze. I to mnie zadziwiło, czemu akurat ona? No ja rozumiem, że Amy średnio pasowała, bo ona w ogóle szaleje za Sonikiem i ona może nie chcieli, żeby jakiś drugi rycerz szalał za nim, czy jakoś tak. Ale to by było sprytne, bo ci rycerze byli jakby tylko przedstawieniem tych postaci, ale oni wszyscy chcieli walczyć z Sonikiem. Także no to akurat fajne było, gdyby Amy w jednej części z gier nagle chciała zabić Sonika zamiast go przelecieć. ale... Jak już mówiłem, no i tam była właśnie Blaze the Cat, która mi w ogóle nie pasowała, bo ona była takim bardzo mało znanym bohaterem z gier Sonica. O wiele bardziej by mi pasował, no nie wiem, już nawet... no właśnie, nie wiem, kto jeszcze... Vector na pewno nie może być. Może Tails faktycznie jako rycerz. Też by było śmiesznie. No ale Blaze mi się wydaje, że... Aha, tu w tym momencie, gdzie przykucnąłem, poprzednim razem mi się udało uniknąć lasera w taki sposób, tak więc nie wiem, czemu tym razem się nie udało. Tak. Do Blaze osobiście nic nie mam, ale dla mnie była tak mało powiedzmy rozwiniętą postacią, że nie jestem do niej w żaden sposób przywiązany. No okej, spoko, kolejna postać Sonika, z której mogę się ponabijać, bo z Sonika ludzie się często nabijają, ile to powstaje postaci z Sonikiem. Przecież masa jest, wiecie, jak to się na przykład ludzie robią siebie jako, na przykład jako wilki, jest taka moda na to, albo jako pony, teraz też ludzie lubią się robić siebie jako pony, coś o tym wiem. To jest też tak samo sporo ludzi, którzy mają przedstawienie siebie w wersji postaci z Sonika. Bo też jest bardzo typowy styl tych gier. Tego czerwonego kółeczka nie zebrałem, bo dwa razy poprzednie, kiedy próbowałem je zebrać, to ginąłem, ponieważ potem trzeba było na tych strzałkach lecieć cały czas. Tam się czasu marnuje na tej, żeby zdobyć to jedno kółeczko cholerne. Tak to większość kółeczek ja zdobywam i jakoś szybko to leci, a do tamtego naprawdę masę czasu potrzebowałem, żeby zdobyć i potem, żeby skoczyć z powrotem w środek tej tarczy zegara. Ale będzie S? Nie. O jednak, patrzcie. O kurde. Myślę, że nie będzie. Sam się zadziwiam momentami. Czekajcie, szukam czegoś. O, jest, dobra. Mountain Dew. O kurde, 4 kółka! Ja mogłem mieć perfect run, gdybym tam to zdobył, no ale trudno. Mountain Dew. Stare dobre czasy, kiedy mogłem pić w trakcie grania. Bo kiedy nagrywam na żywo, to trochę głupio mi, a tak to teraz wiecie. Mogę, biegnę sobie gdzieś tam. O właśnie. Teraz wam pokażę, w jaki sposób przechodzę tą grę praktycznie. Kupić życie? Tak. 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 Dzięki temu, że nie kupuję więcej żadnych skilli i w miarę nieźle przechodzę planszę,
to mogę sobie pozwolić na takie kupowanie życia. To jest zależy od tego po prostu, bo ja większość plansz, kiedy przechodziłem, na przykład kiedy nie szło mi za dobrze, startowałem od nowa. Problem jest taki, że kiedy startujecie planszę od nowa, to zabiera wam życie. I jest jeden kijowy element, kiedy na przykład chcecie zrobić planszę na poziomie S, to jest, te plansze ogólnie są, ten poziom jest z gry Sonic Unleashed. Gry, którą naprawdę lubię w połowie. Lubię połowę tej gry dosłownie, bo to jest podzielona plansza, gdzie jest ten właśnie Sonic, jeżołak, a druga część to jest dosłownie to, co tutaj widzicie. To jest niemalże to samo. Ten sam typ gry. Nawet fajna muzyka jest. Tak, ale jak już mówiłem... Co ja mówiłem? A! Jest jedna rzecz, czego nienawidzę w tej grze. Kiedy, powiedzmy, widzieliście, tam był checkpoint, takie tudum, to jest checkpoint. I powiedzmy, że ginę na tej planszy. A próbuję przejść ją na poziom S, a więc muszę mieć perfect run. Ginę i od razu pojawiam się na checkpointie tamtym. I jeżeli chcę przejść tą planszę na S, muszę ją zacząć od początku. A kiedy wejdę w menu start i wcisnę, powiedzmy, jest tam chyba start again, czy start over jakoś tak, czy restart po prostu level. Jeżeli wybiorę tamtą opcję, to tracę kolejne życie. A więc masę było takich przypadków, kiedy to traciłem dwa życia, kiedy powinienem stracić praktycznie tylko jedno. Ale no to jest taki element, który mogliby naprawić coś w stylu, kiedy na przykład giniemy, pojawiamy się przy punkcie checkpointu, to jeżeli, powiedzmy, od razu przy checkpointie użyjemy restartu, to zabiera tylko nam życie za ten restart, za ten checkpoint, a nie za ponowne wystartowanie, bo jakoś takie jest dziwne, że kiedy ginę, to muszę i tak od nowa. Równie dobrze mógł, na przykład, wiadomo, że tuż przed upadkiem jakimś szybko start i restart, ale ta gra ma często takie motywy, że akurat, o patrzcie, minimalnie mi ominęło coś, albo coś mi minimalnie trafiło. W późniejszym etapie jednym pokażę wam, że jednak jest trochę bugów i wydaje mi się, że pierwsze trzy światy były zrobione na po prostu odpicować na maksa, jak tylko się da, a później coraz mniej było wkładane pracy w kolejne poziomy i w kolejne jakieś tam zbalansowanie bądź też testowanie. Tak to wyglądało z mojej perspektywy, kiedy grałem. Na późniejszych poziomach tak samo było z bossami, powiedzmy, czy też z przeciwnikami. Podoba mi się efekt tego, kiedy jesteśmy tacy właśnie, używamy tego turbo do ładowania, to ta muzyka jest taka jakby oddalona. Świetnie to brzmi. I tu się zgubię. Nie będę wiedział, co zrobić. Gdzie mam teraz iść? Nie wiem. Dobra, idę się zabić. Nie obchodzi mnie to. Żegnaj, brutalny świecie. O, bąbelki. Jej. O, nie zginę. Ja prawie wiem, że sam boost. Au. Jupi. O, tam było kółeczko. Nawet nie zauważyłem, kiedy przechodziłem grę. Proszę bardzo. Bo dlatego to jest bardzo szybki gameplay, który daje dużo przyjemności, ale jednak żeby mieć wszystkie jakieś tam właśnie kółeczka, czy też cały poziom zobaczyć, to trzeba przejść grę co najmniej ze 4 razy. Albo poziomy przynajmniej po 4 razy, niektóre trzeba przechodzić sobie. Często jest tak, że te przejścia, które wy widzicie, to jest na przykład przejście moje już czwarte z rzędu. Albo, no nie tyle czwarte, ale trzecie zdarzały się. Kiedy miałem całą planszę, praktycznie przeszedłem, ale musiałem usunąć materiał, bo coś tam. O Boże. Vector. Z nim jest ogólnie bardzo fajna animacja. Z Vectorem. Z Kameleonem i z tam jeszcze z dwoma... dobra, nieważne. Z ludźmi z Knuckles Chaotix. O, tak powiem. Ten głos. Który ma taki głos, że każdy się z niego chyba nabija. Sonic. O!
Taka ciekawostka. Proszę bardzo, że w Sonic the Hedgehog Vector pierwszy raz się pojawił w czymś, co miało być sound testem, ale zostało usunięte. Jest jego obrazek na Wikipedii, możecie sobie poszukać. Tego nawet nie wiedziałem. Tak. Ale powiem wam szczerze, że Vector jest najsłabszą postacią, jeżeli chodzi o design, jak dla mnie. Jest taki strasznie standardowy. No nie, mi się wydaje taki przynajmniej taki. No dobra, okej, zróbmy krokodyla jakiegoś. I tyle. Chociaż muszę przyznać, że jeżeli chodzi o cały zespół Knuckles Chaotix, on się pierwszy raz pojawił właśnie w Knuckles Chaotix, to no są zabawni, mają jakiś tam w sobie urok taki nieco inny. I to, co tu widzicie, to jest z gry Sonic Colors. Gra, o której istnieniu nie wiedziałem, dopóki nie zobaczyłem napisów końcowych tej gry. Sonic Colors pojawiło się na konsolę Wii chyba, z tego co pamiętam. Nie, wolicie mówić, że mówię Wii albo Wii, wszystko jedno. I polegało w całości na tym, że były różne jakby kolory i Sonic zmieniał swój kolor i był właśnie albo jakiś tam różowy dostawał moce, albo jakieś tam inne jeszcze kolory i różne moce były z każdym kolorem związane. Nienawidzę tych poziomów, naprawdę. Nienawidzę. I tak sobie myślę, że jeżeli miałbym całą grę przechodzić z taką zabawką, to nie chciałoby mi się, na pewno. Mogę szczerze powiedzieć, że Sonic Colors bym nie grał. Te dwa poziomy to jest już dla mnie za dużo. Są dla mnie strasznie męczące i niepotrzebnie skomplikowane. Jakieś właśnie kombinowanie z tymi urządzeniami. O ile fajniejsze były z pierwsze poziomy, bez żadnych tam udziwnień. A to jest naprawdę irytujące momentami aż. Różowy Sonic, no spoko. I jest to bardzo długa plansza. Ta może nie, ale na poziomie w akcie drugim plansza jest bardzo długa i przez to męcząca się robi pod koniec, powiem wam szczerze, że ja już na przykład nie miałem tak ani razu wcześniej, ale pod koniec tych dwóch plansz już miałem takie myśli pojawiały się u mnie. Daleko jeszcze? Bo już mnie nudzi powoli, tak daleko jeszcze czy nie? Także pod koniec już mówię, że lekko zaczęli piłkę upuszczać designerzy i nie wiem, czy nie robili tak tego po prostu, bo ktoś im powiedział z zarządu, że gra musi być dłuższa. Wydłużcie tą grę po prostu, dwa poziomy zróbcie dłuższe i zostały im dwa ostatnie poziomy, powiedzmy, i wydłużcie je. Jeżeli tak było, no to wiadomo, że to nie wina designerów, tylko wina tego, co chciał deweloper. Ale... No ale tak boli troszkę, że takie proste błędy mogą zepsuć wrażenie o grze. No naprawdę, no, jakieś takie dziwne konstrukcje, które są nie do końca przemyślane. Spikes! Ale to akurat jest fajny ten dźwięk. I też zastanawiam się, kto krzyczy to Spikes? Czy to krzyczy Sonic? Przecież Sonic nie ma głosu, bo ja gram teraz Sonikiem klasycznym. To nie może on krzyczeć. Może ten mały kosmita, którego zbieram z tej kapsułki. Nawet nie wiem, co ja zbieram do końca. I mnie to nie obchodzi, nie lubię tych plansz, naprawdę. Blech. Tak sobie popsuć wrażenie na koniec gry, to jest trochę błąd ze strony twórców, no ale... Ale nie będę ich oceniać... No... Spikes! Dziwny jest ten system, naprawdę. Ta-da-da-da. Uwaga! Yeah! To są właśnie poziomy z Sonic Colors, z którym nie mam nic wspólnego praktycznie.
Dlatego nie mam za dużo powiedzenia o tych poziomach. Wiem, że uwalniamy tutaj, jakby ożywimy trzeciego członka drużyny Knuckles Chaotix. Poza tymi, których już widzieliśmy oczywiście. I ta plansza jest mimo wszystko o wiele wolniejsza od innych przednich. Przez to, że są co chwilę właśnie te zamiana w tego różowego Sonika, przyczepianie się do ścian, jakieś tam trzeba czasami zdobyć tego kosmita, czy tam co to jest w tej kapsułce, jakieś właśnie koła zębate, pierdółki i inne wymysły. Strasznie to zwalnia grę i nie ma tego uczucia właśnie, że gramy w Sonika, tylko w jakąś tam dziwną platformówkę, gdzie główny bohater może przybierać różne formy. Niam. Pyszne ma orzędziu. I... A tutaj naprawdę zobaczcie ile zmarnowałem czasu niepotrzebnie. Ledwo! Trochę wygląda, jakby ta trampolina ze mnie zbiła tą moc całkowicie. Ten poziom założy się, że ktoś przeszedł pewnie nawet poniżej minutę, jakiś tam speedrun i tak w ogóle, ale... Na normalnym poziomie, takim jakim ja gram, no to jest długi poziom, który się nudzi strasznie. No tu już powiedzmy miałem dosyć, to totalnie już miałem, dobra, starczy naprawdę i... Tak, to jest już koniec. 6,5 minuty na poziom na Soniku to jest... Ja wiem, czy dużo, czy mało. To jest... Jeżeli poziom jest męczący, to jest dużo. A poziom był nieco męczący. I to była ranga A. Także... Wow. Jakby komuś w ogóle nie szło, to można by grać ten jeden poziom 10 minut albo i więcej, co w Soniku jest dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu poziomy powinny być krótsze, bardziej skondensowane. Ale teraz kolejny... O Jezu, kolejny akt. Mam nadzieję, że jest mnie słychać. Jestem trochę dalej od mikrofonu. Zobaczmy, jak mnie słychać. No chyba trochę gorzej, faktycznie. No. Fuck. Dobra. Usiądę z powrotem normalnie. Sorry, ludzie. Rozleniwiłem się. Chciałem, żeby było za wygodnie trochę, chyba. Ale tak nie można. Trzeba być męskim. Lubię początek tej planszy. Naprawdę jest fajnie. Podoba mi się początek tej planszy. Jest wiele sposobów, żeby sobie przyspieszać drogę. Jest masa skrótów. Sam wykorzystałem kilka. Także no, początek jest przyjemny. Ale później jest już... Za długo dla mnie. Przeciąga się plansza strasznie. Oni tu praktycznie chyba wsadzają nie jedną planszę, ale chyba dwie albo i więcej, nie wiem. Zaraz zobaczycie, no bo patrzcie, ponownie zaczynamy w lesie sobie takim fajnym jakimś. Jakiś kosmiczny lasek. A teraz kolejna moc będzie. Tym razem pomarańczowa. I Sonic zamienia się w rakietę. I wkraczamy na drugi typ poziomu. A więc fabryka jakaś. Jak dla mnie to mogliby odpuścić sobie tą fabrykę i zostawić tylko pierwszy typ poziomu. To mi zajęło w miarę szybko, bo w miarę dobrze kojarzyłem tamten poziom, tamtą część tej planszy. 1,5 minuty. Gdyby to wydłużyli co nieco i to byłaby normalnie plansza, powiedzmy, trwająca 3 minuty, może nawet mniej, mogłaby trwać 2,5 i byłaby naprawdę bardzo fajna, w porządku i w ogóle mogliby gdzieś tam, powiedzmy, rakietę, jak im zależało bardzo na tych rakietach, wymieszać rakietę sobie gdzieś tam pomiędzy tam jednymi z drzew i tak dalej, jakoś to ciekawie wymyślić, ale ta fabryka jest stanowczo za długa.
Nie jest, że już nie mam, że narzekam tylko cały czas, no ale wystarczająco już chwaliłem tą grę, teraz czas trochę ponarzekać. Chcę, żebyście dokładnie wiedzieli, jak potem ocenię tą grę, znaczy za co odbiorę punkty i tak dalej. Chcę wam wytłumaczyć mniej więcej. Bo to akurat jest gra, którą chcę ocenić bardzo sprawiedliwie ze względu na to, jaka jest historia oceniania gier z Sonikiem, o czym już mówiłem jakiś czas temu. No, te gry zasługują na naprawdę na podejście w miarę obiektywne do nich. Całkowicie odłączenie się od tego, jakie gry były słabe jakiś czas temu, ale również trzeba czasami troszkę zapomnieć, że te gry kiedyś były takie dobre. Żeby po pierwsze, żeby sobie nie zmieniać, nie spodziewać się nie wiadomo czego, ale też żeby nie kierować się nostalgią. Co jest na pewno trudne, dlatego takie gry się ciężko ocenia. Ale jedno trzeba przyznać twórcom Sonika, że no mają różne gry. Wypuszczają co jakiś czas, no te gry się zmieniają. Natomiast Mario, ludzie już zarzucają Mario, że pojawia się ponownie ten sam Mario, który był kiedyś, cały czas, ta sama gra i ludzie kupują. I troszkę pojawiło się, powiedzmy, o to... taka czasami się debata pojawia, czy Mario warto kupować, czy po prostu Nintendo leci sobie w kulki i sprzedaje nam te same gry co roku, tylko że nie wiem, dodaje nowy kostium tym razem, który już od dawna ludzie, na który czekali ludzie od dawna. Tylko tyle. Ale to jest ten problem w dzisiejszych czasach, kiedy to ludzie, którzy grali na konsolach Sega, Nintendo i tak dalej, dzisiaj są w wieku, kiedy mogą, powiedzmy, sami sobie już, kiedyś to wiadomo, czekali na święta, że mama czy tam tata kupili jej im kadridża do ich Nintendo czy też do ich Segi. A dzisiaj czasy to po prostu sami zarabiają już na siebie w większości przypadków, bądź też są już blisko tego wieku, kiedy zarabiają sami na siebie. I tu jest pytanie, czy... Tak się rodzi problem, że ci ludzie teraz mają swoje własne pieniądze i kierują się mocno nostalgią. A wiadomo, że ona trochę przyćmiewa nam ocenę sytuacji momentami. Ile razy ja tak miałem, że coś wydawało mi się, że jest świetne i w ogóle, ale wiem, że gdybym nie grał w to kiedyś, to pewnie byłoby kiepskie. Tak samo jak niektórzy oceniali pierwszy odcinek Sonika tego, że czemu gram w gry dla dzieci. Nie będę się w to zagłębiał, może kiedyś o tym powiem w jakimś pod kapeluszem, ale jeżeli napisał ktoś takiego coś, no to znaczy, no to ja wiedziałem, że on nie rozumie dokładnie, nie wie o co chodzi w tej grze. Zobaczył grafikę i ocenił grę po grafice tylko. A to jest duży błąd dzisiejszych czasów, niestety. Mogliby w Soniku dodać krew i w ogóle flaki, ale jaki jest w tym sens? Czy to coś zmieni? Nie sądzę. Ważne jest gameplay. Ale no mówię, nie będę się teraz nad tym wywodził, bo to nie jest ani miejsce, ani czas na to. Siemasz? Dude, where's my car? Poszli! Wow! No, lubię ten atak, lubię ten dodatek mobilności. To jest pszczoła. Pszczoły nie lubię, nawet nie wiem jak się nazywa. Freebie to jest gra słowna. Wolna pszczoła, ale freebie to jest też coś, co jest darmowe. Darmowa próbka, freebie. Naprawdę nie lubię tej postaci. Charmi. Idź w cholerę. Nie lubię go, po prostu nie lubię, irytuje mnie. Jego plansza i on. Dobra. W następnym odcinku będą challenge, a na razie to komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play Sonic Generations. Na razie, cześć. I czołem, ludziska.
Pa, pa.